Cześć, nazywam się Woli, jestem przewodnikiem i chciałabym Wam opowiedzieć o ważnym wydarzeniu historycznym, jakim była Unia Brzeska. Dokument został podpisany 6 października 1596 roku pomiędzy Kościołem Prawosławnym Rzeczypospolitej a głową Kościoła Katolickiego w Brześciu Litewskim. Ale zacznijmy od początku. Pierwsze starania zawarcia Unii podjęto już w 1594 roku. Jedną z przyczyn zawarcia Unii Brzeskiej były obawy podporządkowania państwu moskiewskiemu Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej. Kolejną przyczyną była utrata wpływów Kościoła katolickiego w wielu krajach wskutek reformacji. Ważną przyczyną było również dążenie ruskich dostojników do równouprawnienia z hierarchami Kościoła katolickiego. Najważniejszym skutkiem Unii Brzeskiej było powstanie Kościoła grecko-katolickiego, zwanego także unickim. Unia wywołała także wzrost napięć religijnych w państwie polsko-litewskim.